Muzyczna kartka z kalendarza, 18 września, zapraszam. 18 września 1933 roku w Radomiu urodził się Jerzy Połomski, właściwie Jerzy Pająk. Piosenkarz popularny szczególnie w latach 60. i 70. XX wieku, uczestnik wielu festiwali w Polsce jak i za granicą. Lansował wiele przebojów, m.in. Boś z dziewczynami czy Cała Sala Śpiewa. W roku 2009 za całokształt twórczości otrzymał specjalną nagrodę Złotego Fryderyka. 18 września 1970 roku w Londynie w wieku 27 lat zmarł Jimi Hendrix. Gitarzysta i wokalista uznany za jednego z najwybitniejszych muzyków rockowych wszechczasów, a na pewno za najwybitniejszego gitarzystę wszechczasów. Hendrix udławił się własnymi wymiercinami, prawdopodobnie na skutek zażycia leków nasennych połączonych z alkoholem. W 1983 roku podczas wywiadu dla stacji MTV muzycy rockowej grupy Kiss pojawili się po raz pierwszy publicznie bez charakteryzacji. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzień 18 września. Dziękuję i zapraszam na dni następne.